Cześć, witam Was w salonie Dwa Kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a my mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Nasz salon jest największym salonem sprzedaży na Pomorzu i Kujawach. Sprzedajemy motocykle, skutery, quady, crossy, rowery i sprzęt ogrodowy. Całą naszą ofertę znajdziecie na naszej stronie internetowej salon2kółka.pl. I pamiętajcie, wszystkie pojazdy możemy wysłać na cały kraj, docierają do Was złożone, gotowe do jazdy po przeglądzie zerowym. A kwestie sprzedaży ratalnej załatwisz u nas bez konieczności wychodzenia z domu. Na początek kilka informacji. Po pierwsze, od niedawna jesteśmy autoryzowanym dealerem firmy Peugeot. Znajdziecie u nas w salonie skutery marki Peugeot, jak również na salon2kółka.pl. Po drugie, dotarły do nas długo oczekiwane przez Was pojazdy, czyli Cross X-Motosa XB39, uwaga, w pojemności 300 cm sześciennych, chłodzony cieczą, 30-konny na kołach, 21-18. No i dotarł do nas również motorower marki Junak, model 901, na który też długo czekaliśmy. I kilka informacji o nadchodzących dostawach. W tym tygodniu spodziewamy się dostawy z firmy Romet. Będą to modele. Nowość z Rometa, model Renegade Sport 125, wzorowany na M12 Vintage. Będzie też badżacz Pulsar w pojemności 125 i motorower Arrowfly z Rometa. On kiedyś występował, 5-6 lat temu mieliśmy go u nas w salonie, teraz była reaktywacja. Arrowfly, motorower wyglądający jak ścigacz, będzie już dostępny w naszym salonie. Spodziewamy się również dostawy z firmy Barton. Tam przyjadą do nas długo oczekiwane skutery elektryczne, model Energy, to Electric i nowy motocykl od Bartona. Uwaga, będzie to GT 125. Od Bartona w kolorze czerwonym i białym. Są już te dostępne modele na naszej stronie, możecie sobie obejrzeć i poczytać. I kolejna, ostatnia informacja, jak zawsze bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję naszego kanału. Bardzo nam na tym zależy, aby jak największe grono osób mogło oglądać nasze filmy. My ze swojej strony obiecujemy Wam, że na bieżąco będziemy pokazywali filmy ze wszystkimi produktami, nowościami, które otrzymujemy od naszych dostawców. Mówiłem do Was wcześniej o tym, że od początku tego roku rozpoczęliśmy współpracę z firmą KSR. To jest firma, która jest dystrybutorem w Polsce takich marek jak Malaguti i Brixton. Pojazdy Malaguti znajdziecie również u nas na stronie, mamy modele Dune. A teraz prezentujemy Wam nowości, które dojechały do nas z Brixtona. Po modelu Felsberg, który Wam pokazywaliśmy wcześniej, to był dokładnie Felsberg XC, teraz prezentujemy Wam model Cromwell 125. Są to wszystko motocykle 125, ale znowu parę słów o firmie Brixton, bo jest to mniej znana marka na rynku. Oczywiście powstała w 2016 roku, oczywiście to jest za produkcję odpowiadają Chińczycy, ale najważniejsze jest to, że od 1993 roku ta linia ściśle współpracowała z Suzuki. Wszystkie małolitrażowe modele Brixtona napędzane są silnikami bazowanymi na silnikach japońskiego producenta, a zasilanie paliwem odpowiada komputer pokładowy i wtryski marki Delphi. Co jest jeszcze bardzo ważne, wszystkie numery VIN należą do grupy KSR, co oznacza, że za jakość montażu motocykli dostępnych w Polsce odpowiadają Austriacy. To są bardzo ważne informacje, które mówią nam o jakości i czego możemy się spodziewać po tych motocyklach. Mamy tutaj dwie wersje, mamy czarny mat i brązowy, nowoczesny, uliczny, klasyk. Jest to podstawowy motocykl do jazdy po drodze. Charakterystyczny zbiornik paliwa, bardzo fajnie wyglądający, naprawdę ciekawa pozycja. Silnik jednocylindrowy, czterosuwowy, chłodzony powietrzem, pojemność 125 cm sześciennych, moc 8,2 kW, 11,1
konia mechanicznego. Układ paliwowy to wtrysk paliwa, rozruch elektryczny, skrzynia biegów manualna. Maksymalny moment obrotowy 9,7 na 6,5 tysiąca obrotów na minutę. Opona z przodu 18 100 na 90, z tyłu 17 120 na 80. Hamulce z przodu tarczowe hydrauliczne, z tyłu również tarczowe hydrauliczne. Napęd to łańcuch. Wymiary 2020 na 850 na 1105. Maksymalna prędkość 99 km na godzinę i zbiornik paliwa 14 litrów. Będzie chwila, uruchomimy dla Państwa te motocykle, pokażemy jakąś jazdę, pokażemy odpalenie. Na razie dopiero co je dostaliśmy, także staramy się je pokazać. Znajdziecie je wszystkie na salon2kółka.pl. Zapraszam wszystkich na nasz Facebook i Instagram, a przede wszystkim jeszcze bardzo proszę o subskrypcję naszego kanału. Dziękuję za uwagę, zapraszam na salon2kółka.pl i pamiętajcie, wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj. Cześć, witam Was w salonie 2 kółka. Jesteśmy w Nakle nad Notecią, 30 km od Bydgoszczy, a mieścimy się tuż przy obwodnicy Bydgoszcz-Piła. Dzisiaj trochę inaczej. Zrobimy z Wami spacer po naszej firmie. Ten materiał ma służyć dwóm celom. Pierwsze to takie, że jak przyjeżdżacie do nas, żebyście wiedzieli, w jakie miejsce, po jaki towar macie się udać, dlatego że jest u nas trochę towaru na firmie, jak sami zobaczycie. A drugie to po to, żebyście zobaczyli, jaki towar i ile różnego towaru czeka na Was w naszym salonie. A więc wjeżdżamy na plac, staniemy w centralnym miejscu na środku. Jesteśmy na środku placu i zaczynamy od tego, co w tej chwili kamera ma za plecami, czyli kłady 125. Tutaj mamy pomieszczenie, w którym posiadamy wszystkie kłady pojemności 100 i 125 na kołach od 7 do 8. Są tutaj modele Bigfoot, Forecraft, Commander, Avenger, cały czas tych kładów przybywa, jedne się sprzedają, drugie wjeżdżają. Jest tego naprawdę sporo. Szczegóły oczywiście na naszej stronie internetowej salon2kółka.pl. To jest pierwsze duże pomieszczenie. W kolejnym, drugim pomieszczeniu, w tych trzech niżej, stoją krosy. I tu są najróżniejsze krosy. Tutaj mamy krosy na kołach 17-14, modele z Mikilona, modele... Proszę, możesz tam wejść do środka. Modele XB66 z X-Motosa, Jaguar, Viper, 607, XB87. Cały czas składamy, cały czas coś się pojawia. Oczywiście modele Skyo. Jest tego naprawdę dużo. Kolejne pomieszczenie to są krosy na mniejszych kołach 14-12. No tutaj akurat poskładaliśmy trochę tych maszyn, więc nie wejdziemy nawet do środka. Mamy tutaj modele Xtera, modele z X-Motosa XB27. Tam z tyłu widać jeszcze krosy na kołach dziesiątkach dla najmniejszych. Modele 701 i 704 to są 50. Tutaj mamy również modele Kayo. To jest wszystko na mniejszych kołach. I w kolejnym, trzecim stoją już z tyłu również mniejsze krosy. Tam są na dziesiątkach model 705, 702, 704 i potem na trochę większych kołach na 19-16 modele Viper, XB38, RFZ, tu mamy Pitganga z Kayo i tu są krosy. Wracamy teraz na środek placu, czyli w momencie, kiedy przyjeżdżacie do nas i chcecie zobaczyć kłady bądź krosy 125 lub mniejsze, możecie spokojnie tutaj zacząć oglądać. Kolejnym pomieszczeniem jest pomieszczenie, z tej strony prosimy kamerę, gdzie mamy u góry napis kłady i krosy. I tutaj w tym pomieszczeniu mamy tylko i wyłącznie kłady z homologacją od pojemności 300. I zapraszam kamerę do środka. Tutaj mamy wszystkie kłady z homologacją od pojemności 300 do 1000. No i tak szybko przelecimy. Po prawej stronie modele CF Moto 520,
modele TGB600, dalej Linhai Pro Max, Linhai 300, CFK 450, tutaj dalej mamy TGB 1000 LT, obejrzymy to sobie jeszcze z przodu, Sequoia, również kłady, w które weszliśmy w zeszłym roku i dobrze je sprzedajemy, CF Moto 1000 i CF Moto 800, a na środku Bashan i Magnum, najmniejsze kłady z homologacją drogową. Tam w oddali również widać kufry do kładów z homologacją. Tutaj mamy tak zwane duże kłady. Wychodzimy z tego pomieszczenia i teraz przechodzimy do kolejnego pomieszczenia, które znajduje się za otwartymi pomieszczeniami z krosami. Tutaj to pomieszczenie ogólnie też powinno być otwarte, ale mamy, wiadomo, wiaterek. To jest pomieszczenie z kładami bez homologacji. Tutaj mamy wszystkie kłady, które nie posiadają homologacji drogowej, ale są to kłady większe, na kołach dziesiątkach. I tak po kolei modele Forecraft na kołach aluminiowych, Forecraft czarny na kołach stalowych, Forecraft militarny, Forecraft czarny na kołach aluminiowych. To jest pojemność 250 i Forecrafty wszystkie są z automatyczną skrzynią biegów. Występują w dwóch wersjach kolorystycznych. Kiedyś jeszcze była wersja żółta, ale w tej chwili nie ma. Dalej mamy Magnumy 250 bez homologacji. Tu mamy jedną wersję i drugą wersję. Dalej Bashany 250. To są te same kłady, które występowały w pomieszczeniu z dużymi kładami z homologacją, tylko tam po prostu nie mamy tyle miejsca. I z tej strony mamy modele Hammer. Hammer 250, Hammer 200 i Hammer 150. To są kłady duże, bez homologacji, no za wyjątkiem tych Bashanów z tyłu, które też posiadają homologację drogową. No i teraz przechodzimy znowu na środek i wchodzimy do głównego pomieszczenia, w którym znajduje się biuro obsługi klienta i tam znowu opowiem, o jeszcze tutaj z tej strony proszę na rzut okiem na nasze pomieszczenie z kładami od strony szyby. Tu mamy modele TGB 1000 LT, TGB 600 LTX, Sequoia 600 Snarler, tu też również Sequoia, ale z homologacją T3B, CF Moto 1000 i CF Moto 800 UForce. I wchodzimy teraz do środka przez główne wejście. Jesteśmy teraz w tej chwili przy głównym wejściu. No i teraz znowu mamy rozwidlenie, zapraszam do środka. Jeśli ktoś szuka rowerów, za chwilę pójdziemy, udaje się na swoje prawą stronę, a my idziemy w lewo. Po lewej stronie najpierw jest dział ogrodnictwa, czyli mamy ciągniczki ogrodowe, kosiarki. Tutaj mijamy również skutery Peugeota, które stoją u nas na samym przodzie. Skutery Peugeota cały czas do nas dojeżdżają. Mijamy kosiarki, jesteśmy autoryzowanym dealerem Stigi i Husqvarny, mamy bardzo dużo sprzętów. Tutaj również ciągniczki, pilarki z Husqvarny, myjki, kosy, tutaj wszystko znajdziecie. I wchodzimy do pomieszczenia, gdzie znajdują się wszystkie motocykle, motorowery i skutery. Mamy to tak ustawione, że po lewej stronie przy ścianie stoją same motorowery, a przy ścianie blaszanej, zewnętrznej stoją same motocykle. Idziemy dalej. A tutaj po schodach schodzimy na dół i widzimy, tutaj już sporo miejsca pustego, dlatego że motocykle zostały posprzedawane i w tym momencie widzimy skutery. Parę słów o skuterach, jak będziemy wracali, powiemy o motorowerach. Z tej strony mamy skutery 125, modele Quantum i Falcon, a po prawej stronie 50. Jedziemy. Quantum 50, Falcon 50, RXL 50, Junak 607, Veracruz z firmy Zip, wszystko 50. Dalej modele 108 z Junaka, model 106. Dalej Bassa,
Galaxy z firmy Barton, Cityline z Rometa. Tutaj mamy pojazd Faster Max, to jest pojazd z homologacją, z certyfikatem medycznym, że nie musimy go rejestrować, oraz pojazdy marki Tres. Tutaj skutery 50 z firmy Zip. Idziemy do góry, parę słów o motocyklach i motorowerach. W naszej firmie znajdziecie motocykle i motorowery z firm Barton, Junak, Zip i Romet. To są cztery główne firmy, którymi handlujemy. No i pozwolę sobie tak szybciutko, z prawej strony zaczynamy. Blade z firmy Barton, schłodzony cieczą nowy motocykl, to są wszystko motocykle 125. Pro XTRS, ostatnia sztuka z firmy Zip, to jest ZXT 125, Torku Devil 125, Soft Chopper 125 w kolorze czarnym i bordowym, Junak SC 125, Barton Hyper, ostatnia sztuka w kolorze czerwonym, tutaj SMB 125 z firmy Romet, K125 z firmy Romet, Classic 125 z firmy Barton, ostatnia sztuka M12 Vintage w kolorze brązowym, Junak 121, czyli 125 w kolorze czarnym, M12 Cafe, Junak M15, Junak M14, Junak M11 Cafe, Romet K125, Junak 121. Tutaj mamy dwie sztuki Malaguti Dune oraz Dune X i na samym końcu M12 Cafe. I teraz proszę jeszcze o przybliżenie na motocykle i przejdziemy od tamtej strony, pokażemy motorowery. Mamy też bardzo dużo motorowerów. I pokrótce Romet Hard 50, nowość od zeszłego roku, z zeszłym roku, Sprint 50, Barton FR w kolorze niebieskim i czarnym, JZV bordowy, Romet Ogar, to są wszystko 50, Ogar 50, Volcano bordowe w 50, JZV najtańszy motorower w 50, Junak 906, Ogar 202 niebieski, Ogar 202 zielony, Cafe Racer w 50, to jest nowość z Bartona z zeszłego roku, JZV 50, Barton Sprint, Junak 905 w kolorze czerwonym i niebieskim, Junak RAV 50 w kolorze czarny mat oraz grafitowy mat, Barton Sprint niebieski, Ogar 202 pomarańczowy, Junak 902 wiśniowy, Barton Sprint RS zielony i ZXT50 w kolorze zielonym oraz 906 w kolorze czarnym. Wychodzimy z tej części i przejdziemy na część z drugiej strony. Czyli jeszcze raz, znajdujemy się w tej chwili przed wejściem. Jak idziecie na prawo, macie część ogrodniczą, a głębiej wchodzicie do motocykli, skuterów, motorowerów. Teraz idziemy w tą stronę. Mamy tutaj wszystkie krosy w pojemności 250. Za krosami bardzo szeroki wybór kasków offroadowych. Jeśli chodzi o krosy, oczywiście wszystko 250, Defender, X-Motos XB88, Kayo T4, NTX 250 z Bartona, to jest Apollo RFZ, dalej XB39 w pojemności 300 oraz XB39 w pojemności 250, RFZ Apollo XB38 i na 88 i na końcu Kayo K2. Jeśli chodzi o drugą stronę, również mamy bardzo duży wybór kasków, kufry, a na dole krosy i kłady dla naszych najmłodszych, czyli na kołach dziesiątkach, mini kłady elektryczne, samochodziki i kłady. Jeśli chodzi, wchodzimy teraz na piętro, proszę kamerę do przodu, tutaj wchodzimy w część rowerową. I tutaj po prawej stronie mamy pokazane wszystkie akcesoria i części rowerowe. W bardzo szerokim tutaj asortymencie jest tego naprawdę dużo. Bidony, torby, siodełka, zamknięcia, jest tego naprawdę sporo. No i jak widzicie przed nami,
Mamy bardzo dużo rowerów, jesteśmy autoryzowanym dealerem Crossa i Rometa i w 90% naszej kolekcji stanowią te właśnie rowery. Poprosimy kamerę do przodu i pokazanie. Rowery trekkingowe, rowery elektryczne, rowery MTB, młodzieżowe, dziecięce. Mamy również trochę hulajnog. Tak, tu mamy rowery na 20-tkach, na 16-tkach, hulajnogi, na 24-tkach, a z drugiej strony już typowe rowery MTB na kołach 26, 27,5 albo 29. To jest wszystko kolekcja albo Romet, albo Cross. Jeszcze troszeczkę mamy kolekcji z firmy Storm. A tutaj rowery damskie, czyli typowe damki z koszami lub bez. Tu mamy firmy również Storm lub Cross i oczywiście Romet. Zapraszam do przodu, wstaniemy. Jeszcze tutaj proszę o zbliżenie po prawej stronie. Tu u góry jeszcze mamy rowery miejskie, trochę BMX-ów oraz tam mamy MTB rowery damskie. Zapraszam na dół. A tutaj koło pojazdu Frost znajduje się nasze biuro obsługi klienta, do którego zapraszamy zawsze naszych klientów w celu załatwienia wszelkich formalności. To by było na tyle. Oprowadziłem Was po naszej firmie. Zapraszam wszystkich na salon2kółka.pl. Bardzo, bardzo prosimy o subskrypcję na naszym kanale na YouTubie. Bardzo nam zależy na tym, aby nasz kanał prężnie się rozwijał i abyśmy mogli coraz większemu gronu osób pokazywać nasze filmy. Dziękuję za subskrypcję i zapraszam na salon2kółka.pl. Wysyłamy towary i pojazdy na cały kraj.